W piątek 24 maja w hotelu restauracji Rondo odbyło się niecodzienne spotkanie dla kobiet. Fundacja Przedsiębiorcze.pl zaprosiła do naszego miasta Ilonę Adamską, autorkę wielu książek, laureatkę nagród i wyróżnień, kobietę biznesu. Co sprowadza Cię do Kutna? No przede wszystkim dziękuję tutaj organizatorom za zaproszenie na wieczór autorski i promocję książki Kobiety o kobietach, czyli cała prawda o płci pięknej. Czy istnieje Solidarność Jajników? Czy dzisiaj się tego dowiemy? Oczywiście, dzisiaj na pewno się tego dowiecie. Będziemy wspólnie dyskutować na ten temat, bo ja myślę, że jest to coś, czemu warto poświęcić choćby 5 minut naszej dyskusji, ponieważ zdania są podzielone. Bohaterki mojej książki, a było ich aż 96, nie są zdania, że istnieje Solidarność Jajników. Twierdzą, że istnieje, ale tylko i wyłącznie w pewnych sytuacjach, w pewnych momentach. I myślę, że to jest prawda. Ja się też z tym zgadzam, że owszem, my możemy na siebie liczyć, możemy wzajemnie się integrować, wspierać, motywować, ale są pewne sytuacje, gdzie jednak ta solidarność jajników nie ma się dobrze, może tak to delikatnie nazwę. Mam tu na myśli różnego rodzaju kłótnie, zazdrości, zawiści, plotki, pomówienia. No wiadomo, kobiety są różne. Zwłaszcza jeżeli na przykład naszej przyjaciółce lub koleżance z pracy lepiej się powodzi, no to to nas troszeczkę boli, bo ja wychodzę z założenia, że niestety prawdziwych przyjaciół nie poznaje się w biedzie, ale wtedy, kiedy nam się wiedzie, kiedy odnosimy sukcesy. I będę dzisiaj o tym mówić, że im wyżej, tym samotniej. Z jakim wrażeniem chcesz zostawić uczestniczki dzisiejszego spotkania? Przede wszystkim chyba z takim pozytywnym odbiorem tego, że jednak mimo wszystko kobiety są fantastyczne. To właśnie my potrafimy się genialnie wspierać, wzajemnie promować, integrować, tworzyć różnego rodzaju społeczności kobiece, różnego rodzaju grupy mentoringowe. Choćby wiem, że tutaj macie coś takiego, bo rozmawiałam przed chwilą z panią prezes i mówiła, że organizujecie takie kameralne spotkania dla kobiet biznesu. No więc o tym mówię, że kobiety potrafią wspólnie odnosić sukcesy i z taką myślą chcę zostawić, bo myślę, że nie ma co tutaj na nas narzekać i dołować się. Po prostu każda z nas jest inna, każda z nas jest piękna, fantastyczna, ma cudowną duszę, tylko czasami gdzieś tam o tym zapominamy.